słuchajcie, jestem Rosta, ze mną jest dzisiaj Tori. Przywitaj się, Tori. Siema, tutaj Tori, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku robimy Friday Night Funkin po trąbce mitów z Robloxa, więc będzie naprawdę ciekawie. Jeżeli wy macie jakieś mity do kolejnego odcinka, piszcie na dole w komentarzach, najbardziej lajkowane postaramy się zrealizować i każdy 500 łapek w górę to będzie jeden mit więcej w kolejnym odcinku. I przy okazji stawiajcie suba na moim kanale, na kanale Toriego, gdzie wleciał w sumie odcinek wspólnie ze mną, więc możecie sobie obczaić. I my już będziemy przechodzili do naszego odcinka. Co nie, Tori, jesteś gotowy? Idziemy do pierwszego mita. Okej, a więc przenieśliśmy się na prywatny serwer, żeby było nam trochę łatwiej sprawdzać te mity i przechodzimy do naszego pierwszego mita. W ciemnej alejce Friday Night Funkin można znaleźć potwora z Among Usa. Wow. Okej, okay, dobra, zobaczymy, czy znajdziemy potwora w Among Usie tutaj normalnie. Zobaczymy, kto to będzie. Ciemna alejka, gdzieś tutaj ciemne alejki musimy poszukać. Czy ty już widzisz tą ciemną alejeczkę, Tori? Nie mam pojęcia, jestem totalnym botem na tym trybie, więc musisz ty prowadzić. Totalnym botem, no ja tutaj się rozglądam. Czekaj, tutaj mamy normalnie jakieś auta, tu mamy normalnie jakieś alejki, ale tutaj nikogo nie widzę. Czyżby rzeczywiście to było potwierdzone, jak myślisz? Ej, lol, na słup biłem, co jest? Jeszcze normalnie na słup nie wzięło. Tutaj jest, zobaczymy, jakaś, zobaczymy. Tu jest jakaś ciemna alejka, chodź, chodź tędy. Pokaż, już tam biegnę. Patrz, tutaj dawaj, auto, dawaj. Autem skocz. Okay, no, wbijaj. Autem, jestem, tu jest coś poświetlonego na czerwono. Ej, jest, rzeczywiście, zobaczcie! Jo, selfiaka, no dawaj, stawaj obok niego. Selfiaka, kurka, możemy sobie zrobić. OMG! Patrz to! Ej, udało się, to jeszcze. Ej, patrz, on ma kosę! Bez kitu jest potworem, zabójcą jest. To jest impostor. To jest tyle, że postać z Among Usa, co impostora znaleźliśmy. Dawaj, emergency meeting robimy szybko. Ja się go boję, stary, kurde. Okej, okay, tamten mit był potwierdzony, teraz idziemy do kolejnego mitu, a mianowicie podobno koty śpiewają i są super popularne w Friday Night Funkin, przynajmniej w Robloxie. Cóż, no, coś tak podobno jest, ponieważ mamy ich szukać na billboardach, więc... Ej, zobacz, rzeczywiście, okay, tu jest na billboardzie jakiś kot, w tym miejscu. Generalnie ten kot chyba się zastanawia, jak się znalazł, zobacz na jego, jak on wygląda. Ojej, no. Taki słodziak, ale to jest taki trochę memowy kot, taki na mema idealny, myślę, co nie? Łapka w górę dla niego, należy. Zobacz, no, łapka w górę dla tamtego kota. I zobacz, tutaj jeszcze jakiś kot jest, jakiś kot, ej, poszukiwany, zobacz, ten kot jest poszukiwany. No, normalnie. 10 tysięcy dolarów jest za niego! Dawaj, Tori, rzucamy YouTube'a, szukamy kota! Dawaj, szukamy tego kota! Widzowie, jak znajdziecie tego kota, dajcie znać na dole w komentarzu, bo 10 tysięcy do zgarnięcia jest. Ej, tutaj jeszcze jakiś kot jest, zobacz, tutaj jest kolejny billboardzik. Nowy raper! Flopa kot! Flopa found nobody! Czemu jest wszystko o kotach tak nagle? Co jest? Ej, mówię, te koty są mega popularne. Wszystkie billboardy wykupione przez koty. Koty podbijają muzyczny rynek. Także mit ten jest, myślę, że no jak najbardziej tak. Tori. Jaki jest? Potwierdzony? Potwierdzony! Dwa mity, dwa potwierdzone. Słuchajcie, widzowie, super ciekawostka. To miasto zostało założone przez koty. Skąd to wiem? Skąd to odkryłem? Nie tylko są reklamy kotów, ale zobaczcie, ten sklep u góry ma ser. I ten sklep ma zwabiać myszy, żeby koty miały co jeść, taka prawda. Wow, także dziękuję za uwagę, idziemy dalej. Okej, okay, a więc przyszła pora na kolejny mit, także Tori, słuchamy. Dobra, więc ponoć w jednym z samochodów widnieje jakiś tajemniczy potwór. Okej, okay, tajemniczy potwór w samochodach. Dobra, rozpoczynaj misję, ty zajmij się, ty szukaj tam w samochodach, ja tutaj tą alejkę sprawdzę. Trzeba szukać wszystkie dosłownie, no w tym nic. Ale nie ma... czy trzeba będzie sprawdzać do środka samochodu, że teksturami? Czekaj, zobaczymy, czy da się wbić. Nie da się wbić teksturami do środka, nie, więc nie trzeba przez szans. Szyby. Trzeba przez szyby, więc przez szyby szukamy. Patrz też pod autami, czy ktoś się nie chowa pod autem, dobra, bo dobra, samochód pod autem nie było wyszczególnione, czy to będzie na zewnątrz, czy może trochę na zewnątrz, czy wewnątrz. Musimy dokładnie spojrzeć. A jakbym miał taką wstawiać, to w którym? Ale te auta, kurde, jakby się udało jeździć na tym trybie, byłoby spoko. Furtki są niezłe, nie? Dobra, ja tutaj się rozglądam, tam nic nie znalazłem. Nic nie znalazłem, czy ty coś tu znalazłeś w jakimś aucie? W tych autach nic nie widzę. Nie, no chyba nic nie ma, nie. No dobra, widzowie, nic nie znaleźliśmy. Jeżeli wy coś znajdziecie, bo może gdzieś tu jest jakieś auto schowane w jakiejś alejce czy coś, to dajcie znać, ale mit myślę, że jest obalony. Także idziemy do kolejnego. Okej, widzowie, teraz coś nietypowego, a mianowicie, kiedy zresetujemy swoją postać podobno na tym trybie, to wtedy będzie wrażenie jakby jakiś dźwięk czy efekt laseru, coś w tym stylu. Cóż, widzowie, zobaczymy, czy zostaniemy przecięci przez laser. Tori, boisz się? Zostaniesz, kurde... Ananasem na pizzie. Ananas na pizzie. Dobra, sprawdzamy. Klikasz SK-a i reset charakter, tak? Czyli R-ka. Czyli R-kę po prostu klikasz. Jesteś gotowy? No, dobra, R-kę jestem gotowy. Dobra, tak. SK i RK. Uwaga i resetuj.
dwa, jeden. Jest! Przeciął nas laser! Ej, był dźwięk przecięcia lasera i zostaliśmy przecięci niczym laser. Jak to wygląda fajnie, na każdym typie coś takiego powinno być, co nie? Normalnie jak stujesz postać, to się rozwala, co nie? Dawaj, użyj tego jeszcze raz. No, żeby widzowie dobrze widzieli może. No, przyjrzyjmy się. Uwaga, i pasie. Jo, i to jest taki efekt, jakby cię jakimś mieczem gwiezdnym tutaj ktoś rozciął na części. Dobra, to jest potwierdzone. Idziemy do kolejnej rzeczy, bo w sumie myślę, że jeszcze coś ciekawego uda nam się znaleźć. A więc przyszła Korei na kolejny mit, Tori. Okej, więc w tym trybie ponoć da się napić podróbki Pepsi, która nazywa się Peppi. Okej, w sumie nawet domyślam się, gdzie to będzie możliwe. No, tak. No też myślę, że na mapie jeden automat na środku i to jest tak. Peppi ogórek lodowy. I tutaj, Tori, mam taką ciekawostkę, bo sobie sprawdziłem, pozwoliłem sobie sprawdzić, co to takiego jest. I to jest rzeczywiście prawdziwy napój, a mianowicie można coś takiego kupić. Na internecie możecie sobie kupić. Jest to dokładnie Pepsi o smaku ogórka. I da się to kupić, tak. Jest Pepsi o smaku ogórka i to jest takie, można powiedzieć, żartobliwe nawiązanie do tej Pepsi, bo... Ja nie jestem fanem. Znaczy, ogórki są okej. Nie, żebym mówił, że są niedobre czy coś, ale... Pepsi o smaku ogórka... Nie widzę tego. Nie widzę tego. Jeszcze jeden automat. O, jeszcze jeden automat. Dwa automaty normalnie. Możemy sobie wziąć tej Pepsi ile tylko chcemy. No dobra, to co? Pijemy Pepsi i jedziemy do kolejnego mita, co nie? Dawaj. Lecimy. Okej, my tu popijamy naszą super Pepsi ogórkową i przechodzimy do kolejnego mita. A mianowicie, na tej mapie podobno znajduje się reklama Javy. Czyżby była jakaś współpraca, Tori? Jak myślisz? O, Minecraft i Roblox. Minecraft x Roblox, ale nie, rzeczywiście, rozejrzeliśmy się już wcześniej za tym mitem na tej mapie i rzeczywiście, tutaj u góry widzowie, w tym miejscu, zobacz, o tutaj u góry zobacz na budynku, widzisz Tori? U góry? No jest coś takiego. No jest, na czerwono, Java, nie? Co nie? Normalnie reklama Java. Mhm. Czy to jest jakaś współpraca, czy coś więcej? Cóż, poszperałem widzowie i nie, to nie jest współpraca, a prawda jest taka, że po prostu jeden z deweloperów tej gry, jeden z twórców po prostu ma taki nick w Robloxie. To jest jego właśnie pseudonim i dlatego jest taki tutaj... No i tak można by pomyśleć, że jakaś współpraca, czy coś tego typu będzie się tu działo, a prawda jest taka, że... Woda ogórkowa jest smaczna, w sumie to jest Pepsi ogórkowa. Dobra, pijemy Pepsi widzowie i widzimy się w kolejnym odcinku, bo w tym filmie to było na tyle. Pamiętajcie, łapka w górę, subik i zaglądajcie do Toriego na kanał, gdzie jest zerowy odcinek. No i zaglądajcie też do moich kanałów, linki w opisie, trzymajcie się, no i hej. Siemanko wszystkim, cześć.